Grecja wprowadza duże zmiany w szczepieniach. Grecja zaleca szczepienie młodszych nastolatków. Wzrost zakażeń w Grecji. Kraj rozszerza szczepienia nastolatków. Szefowa greckiego komitetu do spraw szczepień zaleciła podawanie dzieciom w wieku od 12 do 15 lat preparatów Pfizer-BioNTech i Moderna. Maria Theodoridou powiedziała, że włączenie młodszych nastolatków do programu szczepień pomoże chronić bezbronną młodzież i ich krewnych oraz przygotować drogę powrotu do szkoły we wrześniu. Grecja, kraj liczący 11 milionów ludzi, podał do tej pory ponad 10,2 miliona pierwszych dawek szczepionki. Według Mariosa Themistokleousa, sekretarza generalnego odpowiedzialnego za szczepienia, około 46,8% populacji jest w pełni zaszczepione. Zachęty dla młodzieży. W celu zachęcenia większej liczby osób do zaszczepienia się rząd zaoferował zachęty, w tym gotówkę i bezpłatny internet dla młodzieży, planując zaszczepienie do jesieni 70% mieszkańców. Grecja odnotowała w poniedziałek 2070 nowych infekcji COVID-19 i 5 zgonów. Od początku pandemii odnotowano 477 975 przypadków zakażeń koronawirusem i 12 903 zgony na COVID-19.